Już nasz gość się pojawił, także dodaję go tutaj do relacji. Witamy bardzo serdecznie. Dobry. Dobrze nas witamy słychać, dobrze wszystkich nas tutaj widać. Oglądających. Tak, elegancko. Właśnie tutaj trochę nie mogliśmy dojść do porozumienia, ale się udało. Ja Okay, jestem skąd Przemek, się tu z jest nami mój syn łączycie? Tomek. Z Bydgoszczy oczywiście. Z Jesteśmy Bydgoszczy, kibicami Polonii. czyli oddaję Tak. głos. Macie teraz okazję zadać pytanie do Wadima. Dobrze, także najpierw wszystkich pozdrawiamy oglądających. Ciebie Rafał, ciebie Wadim. Tutaj może Tomek zada pierwsze pytanie. Trochę się... Czego oczekujesz w sezonie 2021? Oczekuję, Było słychać? że będę tak samo dobrze jechał jak na meczu Polska-Rosja. I utrzymam, pomogę drużynie znaleźć się w play-off. Dobrze, dobrze. Teraz może ja zadam takie moje pytanie, bo ostatnio tam czytałem, czy widziałem twój wywiad jeszcze w barwach Polonii Piła i mówiłeś, że startujesz w eliminacjach do cyklu Grand Prix, ale ogólnie wiesz, że nie jesteś jeszcze gotów do startów cyklu. Czy teraz już po takim zeszłym super sezonie jesteś gotów, żeby w Grand Prix jeździć? Na pewno chciałbym wystartować w eliminacjach do Grand Prix, bo to, żeby znaleźć się, musiałbym minąć rok. Więc drogą do Grand Prix na pewno jest eliminacja Grand Prix, więc to najpierw trzeba zrobić. A czy widzę siebie w Grand Prix? No, na pewno, jak pokazał mecz Polska-Rosja, to idzie z zawodnikami z Grand Prix wygrywać, albo chociażby prowadzić z Bartoszem, z Marzlikiem, który mi się nie udało, przykro, ale mi się nie udało go dowieść. No, idzie z nimi rywalizować. Zależy to raczej od podejścia do zawodów, od sprzętu i takiej wytrzymać tą presję tak, na moje. Do tego ja jeszcze muszę dojść, więc na obecną chwilę nie wiem, czy jestem gotów na Grand Prix. Dziękuję. Mogę jeszcze zadać pytanie? Proszę, 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 ten czas jest wasz. Jasne. No, mam takie pytanie, bo też słyszałem, że twoi wujkowie, to jest Artiom Marduta, tak? Grigori. Tak. Dobrze mówię. I czy pytałeś się Artioma, czy polecał klub bydlowski, bo startował tu. Jak przed sezonem, to my z Artemem generalnie dobrze, bardzo dobrze żyjemy, bo codziennie się spotykamy, jeździmy wspólnie na motocrossy, takie sprawy, to u niego jako bardziej doświadczonego człowieka w tym sporcie, to się dopytałem, co by mi doradził. To on na pewno powiedział, że Bydgoszcz będzie dla mnie najlepszym klubem, najlepszym rozwiązaniem i mam tego się trzymać. No, a Artemowi akurat ufam bardzo i to on też się przyczynił do tego, żeby ja tu już się znalazłem. No to super, no my jako kibice cieszymy się i życzymy ja też sobie i tobie udanych startów, spokojnego utrzymania bynajmniej, może coś więcej. I no i w ogóle, i też mieszkamy blisko stadionu Polonii, także jak słyszeliśmy, że kiedyś rowerem będziesz dojeżdżał na mecze, może zawitać tu do nas. Tomek ci pokaże taką na ścianę, by chciał jakiś autograf z dedykacją i może to się kiedyś tam spełni. A nie ma sprawy, jeszcze mam jedno pytanie, jak będzie może do was o takie sobie tak przygotowałem, bo Rafał lubi takie różne i też czasem tam odpowiada. Ilu mistrzów świata jeździło w bydgoskim klubie? Nieważne, czy zdobyli później, czy prędzej, ale to tak przy okazji kiedyś możecie, no, na palcach jednej ręki idzie policzyć. Fadim, wiesz? Do mnie pytanie? No, na pewno Tomasz Gołob. Na pewno Tomasz Gołob. To my... Mistrzów świata. Rafał, ty wiesz? Pewnie tak. Nie, właśnie kurczę, nie wiem. Zostałem zaskoczony. Wczoraj sprawdzałem, ilu mistrzów świata jeździło w barwach Unii Leszno.
ale o Bydgoszczy nie pomyślałem i nie wiem, kurczę, nie mam pojęcia. Jestem totalnie zastrzelony. No to tak, no to powiem. Tomasz Golob, Samer Molenko, Tony Richardson i Mark Loram. Czyli no, to tyle, to tak chciałem tylko. Bardzo, no, bardzo miło nam za to, że mogliśmy tu zadać pytanie i naprawdę kibicujemy już. Nie wiem, trochę się stresujemy, nie chcemy już tam więcej. Ale dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich oglądających i zawsze po tej drugiej stronie jest łatwiej, bo tam na czacie można napisać pytanie i się siedzi, a tak to jednak jest trochę stres. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo. Przemek Brzozowski z synem Tomkiem. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami.